Mamy daną funkcję f od x równa się x do trzeciej odjąć 12x dodać 2. No i naszym zadaniem w tym filmie będzie znalezienie ekstremów tej funkcji, czyli znalezienie jej minimów i maksimów. No, jak to zrobić, to właściwie wiemy, bo w poprzednich filmach ja już wszystko powiedziałem, co trzeba, żeby to zrobić. No to więc teraz tylko przypomnę, że ekstrema są zawsze punktami krytycznymi, czyli takimi, których pochodna się zeruje, lub ewentualnie jest nieokreślona, bo tak też się może zdarzyć. Taki przykład pokazywałem w poprzednim filmie. Ale wiemy też, że nie zawsze punkt krytyczny to jest ekstremum, bo może się tak zdarzyć, że pochodna się zeruje w jakimś punkcie, ale w tym punkcie nie mamy ekstremum. No i takie proste kryterium, które pozwala rozstrzygnąć tę kwestię, jaki jest charakter danego punktu krytycznego, no to podałem to proste kryterium w poprzednim filmie. Wystarczy zbadać zachowanie się pochodnej w otoczeniu takiego punktu. No, i wiemy, że jeżeli pochodna zmienia znak, no to mamy ekstremum. Jeżeli zmienia znak z dodatniego na ujemny, no to mamy maksimum. Jeżeli zmienia znak z ujemnego na dodatni, no to mamy minimum. A jeżeli nie zmienia znaku, to nie mamy ekstremum. No czyli widzimy, że po prostu musimy obliczyć pochodną, znaleźć jej miejsce zerowe. No to obliczmy pochodną. Tutaj ta funkcja jest bardzo prosta to jest po prostu wielomian, i pochodna to będzie. Pochodna z x do trzeciej to jest 3x kwadrat. Pochodna z x to jest 1, czyli będziemy mieli odjąć 12. Pochodna dwójki to jest 0. Czyli taka jest pochodna. No i widzimy, że ta pochodna jest określona dla dowolnego x, czyli jest określona na całej prostej rzeczywistej. Tutaj nie musimy się zajmować żadnymi punktami, w których pochodna jest nieokreślona, bo jest określona wszędzie. Czyli wystarczy znaleźć rzeczywiście miejsca zerowe tej pochodnej, żeby znaleźć punkty podejrzane o to, że w nich może być ekstremum. No to trzeba rozwiązać takie proste równanie. Podzielę obie strony przez 3, no to będę miał x kwadrat odjąć 4, to się równa 0. Teraz do obu stron dodam czwórkę, czyli będę miał x kwadrat równa się 4, czyli mam dwa rozwiązania. x równe 2 lub x równe minus 2. No i to są te punkty krytyczne, punkty podejrzane o to, że tam może być ekstremum. Czyli takie punkty, w których pochodna się zeruje, więc ja może to napiszę jeszcze, żeby nie było wątpliwości, że pochodna w dwójce jest równa 0, i pochodna w minus dwójce jest równa 0. No i teraz my nie wiemy, czy w tych punktach jest ekstremum, i jak ekstremum, czy maksimum, czy minimum. No i tak jak powiedziałem, w poprzednim filmie pokazałem taką metodę, że trzeba po prostu zbadać, jak zachowuje się pochodna w otoczeniu tych punktów i trzeba sprawdzić, czy zmienia tam znak. No tutaj ta pochodna to jest prosta funkcja kwadratowa, więc możemy łatwo narysować jej wykres. Widzimy, że ramiona tej paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej będą skierowane do góry, dlatego że tutaj mamy dodatni współczynnik przy x kwadrat. Znamy miejsca zerowe, czyli punkty, w których parabola przecina oś x to możemy pokusić się o narysowanie wykresu tej pochodnej. Narysuję sobie tutaj układ współrzędnych. Tutaj będzie 1, tutaj będzie 2, będzie minus 1, minus 2. No i narysuję teraz wykres tej pochodnej, żeby nie było wątpliwości, to będzie wykres pochodnej naszej funkcji. Więc tutaj jest, mamy miejsce zerowe i ramiona skierowane do góry, więc ta parabola będzie wyglądała mniej więcej tak. Ramiona ma skierowane do góry, wierzchołek wypadnie tutaj dokładnie na osi Y. Jakoś tak będzie ta parabola wyglądać. No i widzimy, że pochodna, której wykres właśnie narysowałem, jest dodatnia w tym obszarze. Tutaj na lewo od minus dwójki jest dodatnia. I na prawo od dwójki ta pochodna też jest dodatnia. Natomiast pomiędzy minus dwójką a dwójką jest ujemna. Ja to w takim razie tu jeszcze podkreślę innym kolorem, żeby nie było wątpliwości, że tu jest ujemna. Czyli widzimy, że rzeczywiście w tych punktach krytycznych, w minus dwójce i w dwójce, pochodna zmienia znak. Czyli będziemy mieli ekstrema w obu tych punktach. Teraz trzeba jeszcze się zastanowić, czy to będzie minimum, czy maksimum. No to zacznijmy od tego punktu po lewej stronie. Na lewo od minus dwójki pochodna jest dodatnia, czyli nachylenie stycznej do wykresu naszej funkcji musi być dodatnie. Czyli funkcja musi rosnąć. Czyli tutaj funkcja rośnie na lewo od tego punktu. No ale rośnie coraz wolniej, to nachylenie styczne jest coraz mniejsze, aż w minus dwójce. Tutaj w minus dwójce staje się równe 0. Następnie nachylenie stycznej robi się ujemne, bo pochodna jest ujemna, czyli funkcja musi maleć. Czyli widzimy, że w tym punkcie będziemy mieli maksimum. Wtedy, kiedy pochodna zmienia znak z dodatniego na ujemny, no to mamy maksimum. No a tutaj, jak łatwo się domyślić, będzie na odwrót. No ale. Narysujmy sobie, czyli tutaj pochodna jest ujemna, czyli funkcja musi maleć. No i ona jest coraz mniej ujemna, czyli to nachylenie tej stycznej będzie coraz mniejsze, aż w końcu osiągnie 0. Tutaj styczna stanie się pozioma w dwójce. No i na prawo od dwójki pochodna jest dodatnia, czyli nachylenie stycznej będzie dodatnie, czyli funkcja będzie rosła. Czyli tutaj będziemy mieli minimum. No więc możemy narysować wykres naszej funkcji, przynajmniej naszkicować. Z grubsza, jak on będzie wyglądał, uwzględniając to, co już wiemy, czyli położenie minimów i maksimów. Tutaj będziemy mieli minus 1, minus 2, tutaj będzie 1, 2. No i wiemy, że w minus dwójce będziemy mieli maksimum, a w dwójce będziemy mieli minimum. Warto jeszcze obliczyć, jakie są wartości tej funkcji w tych punktach, żeby zaznaczyć je na tym wykresie. To obliczmy, ile to będzie f od 2. Pochodna w tym punkcie jest 0. A wartość funkcji w tym punkcie, no to teraz obliczymy, stawiając dwójkę do wzoru tej funkcji. Czyli będziemy mieli 2 do 3 to jest 8. Odjąć 12 razy 2 to jest 24. I dodać 2. Czyli to będzie równe. 24. Minus 24 dodać 10 to będzie minus 14. Ok. No a wartość w minus dwójce. Naszej funkcji, to ile będzie równa? Tu mamy minus 2 do 3, czyli minus 8. Odjąć 12 razy minus 2, czyli dodać 24 i dodać 2, no to tym razem to będzie równe 24 dodać 2 to jest 26, odjąć 8 to będzie 18. Czyli wartość w tym minimum. Jest równa minus 14. No to tu widzimy, że musimy trochę inną skalę dać na tej osi y. Czyli tutaj mamy y równa się wykres funkcji f. Czyli tutaj będziemy mieli, powiedzmy, minus 14. No i ta wartość jest dla, dla dwójki, i wiemy, że tutaj mamy minimum. W minus dwójce mamy maksimum, i wartość tej funkcji jest 18. Czyli gdzieś, gdzieś tutaj. No i wiemy jeszcze dodatkowo, możemy jeszcze jeden punkt sobie zaznaczyć. Wiemy, że w zerze, czyli dla x równego y 0 wartość funkcji jest 2. No to w tej skali dwójka to wypadnie pewnie gdzieś tutaj. No i musimy narysować teraz wykres przez te punkty. My no wiemy, że tutaj ma być maksimum, a tutaj ma być minimum. I wiemy też, że w żadnym innym punkcie, poza tymi, które znaleźliśmy, tymi dwoma, funkcja nie ma już więcej minimów ani maksimów. To są jedyne, no bo znaleźliśmy, znaleźliśmy wszystkie punkty krytyczne. Czyli ten wykres będzie wyglądał jakoś tak: skoro tutaj ma być maksimum, to tutaj później funkcja będzie maleć, tutaj ma przejść jakoś przez ten punkt, powiedzmy, no i tutaj ma być minimum. Czyli tutaj musi zawrócić i potem już może tylko rosnąć. No więc tak będzie wyglądał mniej więcej wykres tej funkcji, przy czym te punkty ekstremalne to odpowiadają dokładnie tym punktom, gdzie zeruje się pochodna funkcji. To, czyli ten punkt odpowiada dokładnie temu punktowi. No i rzeczywiście widzimy, że to się zgadza. Tutaj, gdzie pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. Tutaj, gdzie pochodna się zeruje, no to mamy taki punkt krytyczny, gdzie styczna staje się pozioma, a następnie tam, gdzie pochodna jest ujemna, no to funkcja maleje. Po to, żeby osiągnąć kolejne minimum, w drugim punkcie, w którym pochodna przyjmuje wartość 0, i na prawo od tego punktu znowu funkcja rośnie. Więc widzimy zatem, że pochodna jest właśnie takim bardzo użytecznym narzędziem do badania tego, kiedy funkcja rośnie, i kiedy maleje i w jakich punktach przyjmuje wartości ekstremalne, czyli w jakich punktach ma minima i maksima.